Witam wszystkich bardzo serdecznie. O, tak, piszcie, proszę, że jesteście, żebym wiedziała, że też już jestem na żywo. Super. O, jak fajnie, jak dużo osób. Bardzo się cieszę. Ekstra. To zbieramy się tutaj. Cieszę się bardzo, że, że jesteście, że znaleźliście czas na kolejny już odcinek z serii Hello Monday. Także postaram się tutaj dzisiaj wypuścić Was z ciekawymi informacjami. Dobrze słychać, ekstra. Dzień dobry, dzień dobry Pani Emilio, dzień dobry Pani Ewelino, Pani Katarzyno. Super. Same panie, mamy jakiegoś pana? Halo, halo. Jest Pan Daniel. Witamy serdecznie, dzień dobry. Dzień dobry, Pani Grażyna z Wrocławia, super, bardzo mi miło. Dzień dobry. Pan Jarosław też jest ekstra. Pan Krzysztof, super. Bardzo się cieszę, że już się tutaj zbieramy. Jest nas coraz więcej. Widzę, jak licznik bije. Bardzo mnie to cieszy. Już za sekundkę zaczynamy. Damy sobie jeszcze dosłownie minutkę takiego rozruchu, żeby każdy się zdążył włączyć, i przejdziemy do rzeczy. Już widzę, że jest OK. Widać, słychać. Dobrze. Dzień dobry. Dzień dobry. Super. Dobrze, także wiedząc już, że mnie widać i słychać, wiem, że mogę zacząć. Jeszcze raz dzień dobry, witam bardzo serdecznie i gratuluję tym, którzy znaleźli czas, żeby dzisiaj się tutaj pojawić i poświęcić ten czas na, na zdobycie informacji, takich, które mogą nam się przydać podczas nauki języka angielskiego. Zgodnie z obietnicą, tak jak tutaj było widać w panelu, w którym rejestrowaliście się Państwo, żeby zapisać na ten webinar opowiemy dzisiaj co zrobić w ostatniej chwili, żeby zapisać się, żeby zapisać się żeby przygotować się do wyjazdu wakacyjnego, także co możemy zrobić już będąc na samym wyjeździe wakacyjnym przy założeniu, że jedziemy jednak za granicę, żeby podnieść swoje kompetencje językowe i wycisnąć ten wyjazd. Jak cytrynę, tak, żeby tutaj wykorzystać go w 100%. Opowiem też kilka słów o tym, co zrobić, co, co jest najważniejsze w zasadzie, jeśli chodzi o naukę języka, tak ogólnie rzecz biorąc, i opowiem o takim pojęciu, jak imersja, totalna imersja, czym ona właściwie jest i co my w praktyce możemy z nią, z nią zrobić. Temat taki powstał z uwagi na to, że sporo osób zaczęło nas pytać, bo na przykład planowali zapisać się na kurs, ale z jakichś przyczyn bliżej nieokreślonych jeszcze się nie dało na ten kurs zapisać i pytają nas co zrobić w ostatniej chwili, tak wyjazd za miesiąc, a tutaj jeszcze nie jesteśmy, powiedzmy, zadowoleni ze swoich umiejętności językowych, więc mamy ostatnią chwilę, żeby tą sytuację uratować. Stąd ten temat, także postaram się tutaj wszystko dzisiaj opowiedzieć. Spotkanie przewidziane jest ona około mniej więcej 40 minut. Natomiast kiedy skończę taką swoją część, opowiem, odpowiem na, na pytania, które się tutaj w trakcie pojawią, także można sobie gdzieś tam je zanotować. Ja w międzyczasie staram się czytać, zobaczymy jak z moją podzielnością uwagi, ale zostawmy sobie pytania tutaj na koniec. Dobrze. Okej. Okay. Dobrze, tutaj mam jeszcze Rudę Śląską, Pan Paweł, Pani Lanta. Dzień dobry, super, cieszę się, że jesteście tak licznie. Także wykorzystajmy ten czas owocnie. Zachęcam do tego, żeby zostać do końca. Na końcu jeszcze pokażę, jakie mamy możliwości, jeśli chodzi o taką pierwszą pomoc, a raczej ostatnią pomoc przedwakacyjną, żeby skorzystać też z naszych kursów. Także zachęcam, żeby zostać do końca. Dzień dobry, jest jeszcze pani Marta z Oleśnicy. Super. Ja nazywam się Iwona Jakubczak-Goraj. Z wykształcenia jestem anglistką. Uczę angielskiego już od blisko 13 lat. Przyznaję, że zaczęłam dość wcześnie, tak szybko jak tylko się dało. A trenerką metody Kolina Rose jestem już od blisko 6 lat. Także chciałam to powiedzieć na samym początku, żebyście Państwo się tutaj czuli bezpiecznie. Wiem, że z częścią z Was już się widziałam na, na wcześniejszych live'ach, ale tutaj no, znajdę sobie sprawę, że dla niektórych będzie to nasze pierwsze spotkanie. No to zaczynajmy w takim razie, przejdziemy do rzeczy i przejdźmy sobie do takiego podstawowego punktu dlaczego właśnie angielski? Może jest to taka rzecz trochę oczywista z jednej strony dla mnie, powiedzmy, człowieka z branży, ale co jest istotne i chciałabym, żebyśmy wszyscy o tym pamiętali, że angielski no dzisiaj oczywiście jest takim językiem międzynarodowym, jest językiem biznesu, więc my, tak naprawdę, ucząc się angielskiego, a jadąc w zupełnie inny kraniec świata niż stricte kraje, kraje anglojęzyczne, będziemy mogli z tego języka skorzystać, więc będziemy sobie mogli poradzić dzięki temu w takich sytuacjach. Jakichś mało komfortowych, albo po prostu nawiążemy nowe znajomości, nowe relacje, które pozwolą nam tutaj. No po prostu cieszyć się życiem. Więc ten angielski po prostu jest tutaj taką naszą furtką, która otwiera wiele drzwi i musimy tutaj też pamiętać o tym, to jeszcze będę dzisiaj o tym mówić, ale jeśli chodzi o błędy na przykład, pamiętajmy, że większość osób, z którymi się będziemy prawdopodobnie komunikować, dla nich jest to język angielski jest drugim językiem. Także naprawdę nie bójmy się mówić, oni też przechodzili przez ten proces nauki, a pamiętajmy też o tym, że tak jak czasami ktoś po polsku mówi do nas nie do końca. Poradnie, to też się na niego nie obrażamy. Ważne, że zaczął, że spróbował, już pomijając w ogóle to, jak bardzo trudny jest język polski. Z angielskim jest troszeczkę inaczej, ale pamiętajmy, że, że jest to język, który po prostu otwiera nam wiele, wiele drzwi. Dobrze, to już wiemy. I teraz tak, jeśli chodzi o wakacje i angielski, to przede wszystkim musimy nastawić się na działanie. Na działanie przez działanie ja rozumiem komunikację. Musimy tutaj być świadomi tego, że jeśli chcemy mówić, to my musimy maksymalnie wykorzystać każdą możliwą okazję do użycia tego języka, bo czasami faktycznie udaje nam się tych sytuacji uniknąć, ale musimy się tutaj nastawić zdecydowanie na działanie na to, żeby mówić w każdej możliwej sytuacji i samemu sobie te sytuację sytuację troszeczkę kreować, o czym też będzie jeszcze dzisiaj więcej później. Także jedziemy nie tylko wypocząć, jeśli jedziemy za granicę, ale też wykorzystać czas na zwiększenie tutaj, polepszenie swoich kompetencji językowych. Jeśli mówimy jeszcze o takich podstawach, które tutaj dla mnie są bardzo istotne, te wskazówki, które dzisiaj wymienię, one je możemy sobie zastosować w zależności od poziomu, czyli będzie, taki, będzie część dla, dla osób takich zupełnie początkujących, które dopiero zaczynają swoje kursy, bądź jeszcze niewiele zdążyli się nauczyć, ale będzie też część dla osób, które już się w tym języku komunikują, bo przecież część osób tutaj dzisiaj to już są nasi kursanci, część osoby, które jeszcze takiej decyzji nie podjęły. Ja mam nadzieję, że dzisiaj też pomogę taką decyzję podjąć. Która skłania po prostu do, do działania. I punktem, który zawsze często podkreślam moim kursantom, to jest to, żeby nie utrudniać sobie życia. Jeśli mówimy tutaj o komunikacji, oczywiście. Język polski jest bardzo bogaty w takie formy grzecznościowe. Lubimy upiększać, kwiecistego z tego języka często używać. Natomiast tutaj, jeśli, zwłaszcza dla osób, które nie mówią, pamiętajmy, że jeśli chcemy się odzywać, chcemy mówić w języku angielskim, nie musimy od początku używać jakichś skomplikowanych sformułowań, które tutaj będą świadczyły o naszym, że tak powiem, chęci super poprawnego przedstawienia się czy poproszenia. O pomoc, po prostu zacznijmy mówić. Później przyjdzie etap, kiedy można ten język zacząć upiększać, kiedy można dodawać różne ozdobniki. Na początku po prostu musimy przełamać tą barierę i zacząć mówić. No dobrze. I teraz tak, mamy załóżmy zarezerwowane wakacje, i wakacje już za miesiąc, a my gdzieś z jakichś przyczyn nie do końca przyłożyliśmy się do nauki, i co możemy zrobić teraz w ostatniej chwili, żeby troszeczkę sobie pomóc, tak? Nie zrobimy dzisiaj lekcji, która nauczy nas wszystkiego, co, co może nas spotkać na wakacjach, ale postaram się podpowiedzieć, co zrobić, żeby ten wyjazd językowo troszeczkę tutaj uratować. Więc dla takich osób początkujących zalecam, żeby przygotować sobie listę takich najpopularniejszych bądź też najważniejszych w naszym odczuciu słówek. Takich list pewnie już sporo po internecie, w internecie krąży. Natomiast kluczem jest tutaj, żeby taką listę przygotować samodzielnie. To jest niesamowicie ważne w procesie nauczania, uczenia się w zasadzie, czyli musimy wynaleźć takie słówka, najpierw po polsku oczywiście, które wiemy, że mogą nam się przydać. Tutaj będzie oczywiście istotne, czy wybieramy się na wyjazd samolotem, czy jedziemy samochodem i może się nam jakaś część popsuć, więc nie są to zbyt codzienne słówka, ale akurat, no, jeśli jest to osoba, której może się to Przydać jak najbardziej zachęcam, żeby sobie taką listę stworzyć, tak? Czyli najpopularniejsze, najważniejsze dla nas słówka wypisujemy już zaczynamy to robić dzisiaj, tak? Nie czekamy do momentu wyjazdu, tak aby sobie po prostu z tą listą się oswajać. I wystarczy tutaj już kilka takich podstawowych słówek dziennie, aby podnieść nasz komfort w trakcie pobytu na, na wakacjach. Więc jeszcze będę tutaj mówić przy okazji osób bardziej zaawansowanych, ale ważne są takie słowa jak na przykład wyposażenie kosmetyczki czy, czy jakieś leki, które mogą nam się tutaj przydać. Takie rzeczy, które możemy potrzebować w ostatnim momencie, też na przykład zapomnimy ich ze sobą zabrać i chcemy się w nie tutaj doposażyć, już będąc na przykład na miejscu, tak? Dobrze. Co jeszcze? Z tych słówek w dalszej kolejności możemy sobie zrobić fiszki. Część osób doskonale wie, czym są fiszki. Ja jednak tutaj powiem w skrócie, że to są takie karteczki, które możemy przyczepić, przykleić do, do takich miejsc w miejscu, w pokoju, w pomieszczeniu, w którym spędzamy dużo czasu, bądź też na ekranie komputera. I są to słówka, których będziemy się uczyć. Powiem. Powiem wprost, mimochodem, tak? Czyli to nie jest taka nauka, że siadam i teraz się uczę, tylko czasami nawet już, powiedzmy rozmawiając przez telefon czy wyszukując czegoś w internecie, my sobie patrzymy na te słówka, chcąc nie chcąc i dzięki temu oswajamy się z nimi, patrzymy na nie po prostu, one zostają z nami w głowie. Możemy tutaj pójść krok dalej, dodać im kontekst, tak, wypisać zdanie z przykładem. To są takie rzeczy, które z jednej strony są bardzo proste w użyciu i w przygotowaniu, a niesamowicie skuteczne przy tej samej okazji. Jeśli chodzi o, dalej o osoby początkujące, to tutaj też takim prostym rozwiązaniem są rozmówki, czyli takie, takie już gotowe zdania, które będą nam pomagały, jeśli chodzi o zapytanie o drogę, o zapytanie o pomoc, czyli to już mamy na gotowo, że tak powiem, naszykowane i jest to takie typowe rozmówki wakacyjne, są bez problemu dostępne. Możemy sobie z, takich, z takiego materiału skorzystać, żeby też mieć takie troszeczkę wyjście awaryjne, gdyby cokolwiek się działo. Natomiast taką rzeczą może mniej powszechnie. No, jednak niesamowicie użyteczną w moim odczuciu jest taki tłumacz zdjęciowy, czyli Google udostępnia nam taką opcję, jak mamy ten translator, tłumacz po prostu, którego nie do końca polecam, jeśli chodzi o tłumaczenie tutaj przy tej okazji. Pojedynczych słówek, krótkich wyrażeń. Owszem, jest to bardzo przydatne. Natomiast jeśli chodzi o zdania i dłuższe konwersacje, no niestety się to nie sprawdza. Tutaj przykład z, z mojego życia z zeszłego tygodnia próbowałam porozmawiać w ten sposób z panią z Ukrainy, która się posiłkowała właśnie takim tłumaczem bardziej tutaj na zasadzie uśmiechów i, i przytaknięć ta rozmowa się odbyła niż rzeczywiście udało nam się dogadać, więc tutaj no nie jest jeszcze to narzędzie dopracowane. Natomiast o co chodzi z tłumaczem zdjęciowym? Osobiście korzystałam z tego, będąc na wakacjach w Grecji, jednak alfabet jest troszeczkę inny, co też utrudnia trochę sprawę. I wygląda to w ten sposób, że najeżdżamy, najeżdżamy kamerą naszą z telefonu. Dany znak na, na jakiś na przykład napis, na, nawet w menu powiedzmy, i słówka automatycznie na tym obrazie nam się tłumaczą, więc jest to taka bardzo wygodna rzecz. no Telefon mamy w kieszeni zazwyczaj, więc możemy to zrobić bardzo szybko i przy okazji sobie uratować tutaj jakąś sytuację, w której się znaleźliśmy w danym, w danym momencie. Więc bardzo polecam, żeby sobie to przetestować wcześniej, żeby gdzieś tam później się nie stresować i z tego tłumacza zdjęciowego skorzystać. I teraz przechodzimy sobie do osób, które już mówią, co nieco po angielsku, mniej bądź więcej, ale tutaj przed wyjazdem czują taką chęć do szlifowania pewnych rzeczy, to co możemy jeszcze zrobić. W myśl tego, o czym mówiłam wcześniej, czyli stwarzania sobie takich sytuacji do użycia języka, postarajmy się mówić po angielsku już w domu i uwaga, przed wyjazdem, nie w ostatniej chwili, tak? Czyli szukamy sobie tutaj, czy musimy sprawdzić, czy możemy porozmawiać z współlokatorem, z żoną, z mężem, z dziećmi, tak, żeby tego języka już używać, żeby się oswajać po prostu, czyli nie czekamy na moment, aż staniemy przed ścianą i będziemy musieli tego języka użyć, bo Coś złego się stanie, chociaż jest to niezwykle motywujące. A tutaj staramy się mówić już wcześniej. Wiem, że to jest troszeczkę trudne do organizacji, jeśli chodzi o zorganizowanie takiego czasu, ale zacznijmy chociaż od 15 minut dziennie. Zarządzamy, że jeśli oczywiście mamy takie możliwości w domu, że teraz mówimy po angielsku i korzystamy po prostu. Tak, To jest bardzo ważny ten element oswojenia, żeby nie czekać, nie odkładać tego języka do momentu, aż ktoś zacznie do mnie mówić, tylko już samodzielnie sobie takich sytuacji tutaj szukać. Co więcej, Planując wyjazd, często wyszukujemy różnych miejsc, które chcielibyśmy odwiedzić. Są to czy restauracje, czy jakieś atrakcje turystyczne. Tutaj znowu z pomocą wychodzi nam Google. Co możemy zrobić? Wyszukujemy miejsca, które chcemy odwiedzić i czytamy sobie opinie na temat tych miejsc. One czasami są zwyczajne, czasami kontrowersyjne. Niemniej, zawsze możemy tam znaleźć jakieś ciekawe słówko, ciekawe wyrażenie, które przez to, że sami jest, znaleźliśmy sami, do niego dotarliśmy, na pewno będzie nam też, będzie nam łatwiej to słowo zapamiętać, więc niesamowicie istotne jest, żeby sobie ten wyjazd dobrze zaplanować, a przy tej okazji poszukać takich miejsc w Google'ach, które, które, do których zmierzamy, sprawdzić czy rzeczywiście są warte od, odwiedzenia przy tej okazji, ale przede wszystkim w kontekście takim językowym, co osoby myślą na ten temat, czy to miejsce rzeczywiście jest na tyle interesujące, jakby nam się wydawało. Co ważne jeszcze Szukajmy podcastów. Internet jest pełen podcastów, czym nawet już na Spotify, czy na Tajdalu możemy znaleźć takie źródła, oczywiście anglojęzycznych, dotyczących danego miejsca, także po prostu tutaj wykorzystujemy język nie tylko jakby stricte do, do komunikacji, ale też do zdobywania wiedzy na temat danego miejsca, czy danej atrakcji turystycznej. Tak? Także już oswajając się z tym wcześniej, będzie nam łatwiej, kiedy to miejsce będziemy zwiedzać, kiedy będziemy mieć na przykład przewodnika, już wcześniej zaczerpniemy jakąś wiedzę na, na ten. Temat. Co bardzo uważam jest istotne, jeśli jedziemy na wakacje i tutaj również w przypadku osób, które już się w danym języku komunikują, w języku angielskim, to żebyśmy również stworzyli na tym poziomie sobie listę słówek ważnych dla nas. Co mam na myśli mówiąc dla nas? Warto, żeby zdać sobie sprawę i sprawdzić, jak nazywają się produkty, które lubimy. Produkty. Potrawy, przyprawy. Jak ktoś nie lubi kminku, to warto, żeby wiedział, jak ten kminek się po angielsku nazywa i można wtedy dopytać kelnera, czy w potrawie się taka przyprawa znajduje, czy nie. Tutaj właśnie, czyli będzie ważne, co lubimy oraz czego nie lubimy. Zakładam, że jeśli ktoś ma jakieś uczulenie, to na pewno już wie, jak takie, jak takie składniki. Czy produkty się nazywają, więc myślę, że to już to troszeczkę to jest raczej oczywiste. Natomiast zakładam, że warto sobie takie produkty i potrawy wypisać wcześniej, żeby wiedzieć, czego szukać, czego unikać i o co dopytać kelnera podczas wizyty w restauracji. I bardzo, bardzo ważna rzecz, jeśli chodzi już o samo wykorzystanie pobytu żeby być tam na miejscu i czerpać. Ja bym powiedziała, wręcz to są takie darmowe lekcje języka angielskiego. Może nie zawsze idealne, może nie zawsze super poprawne, ale to jest jednak komunikacja, więc korzystajmy. Często spotykam się, słyszałam mnóstwo takich historii od, od kursantów, którzy na przykład dopiero zaczynali naukę, mówili, a bo ja to się zawsze na wyjazdach wyręczam mężem czy żoną, On, ona radzi sobie lepiej, dzięki temu ja nie muszę nic mówić, no ale w sumie to też bym chciała i nie do końca czuję się komfortowo z tym, że, że tutaj mąż załatwia za mnie większość spraw, więc naprawdę nie wyręczajmy się, korzystajmy z tych możliwości, jakie, jakie mamy. Z, z tego faktu, że jesteśmy w takim miejscu, gdzie możemy się w języku angielskim komunikować, więc naprawdę nie wyręczajmy się, bo wiem, że to jest taka dosyć popularna, popularna praktyka. Może jest tutaj z nami ktoś, kto, komu zdarzyło się skorzystać z pomocy, z pomocy żony, męża na wyjeździe? Jak to u Was jest? Korzystacie czy samodzielnie sobie radzicie? Widzę, że ktoś pisze, to poczekam chwileczkę, bo chyba się za chwilę pojawi jakaś odpowiedź. Z pomocy córek, super. Z pomocy dzieci, samodzielnie, pięknie, gratuluję. Korzystam z pomocy córki. Okej, okay, czyli dzieci musimy kształcić, super. Z męża, sama. Jak ktoś lepiej mówi, to niestety korzystam. I właśnie, dokładnie, pani Moniko, to tak jest, że wiemy, że on, ona zrobi to lepiej, szybciej, będzie od razu załatwione. O, tutaj pan Wojciech samodzielnie. Właśnie dlatego, czyli okej, okay, widzę, że jednak rzeczywiście z pomocy moich uczniów. okej, okay, dobrze. Czyli rzeczywiście widzimy tutaj, widzę po odpowiedziach, że no jest to praktyka, córka jest chętna do rozmów. Z jednej strony super, ale myślę, że jak tutaj pan Krzysztof na przykład samodzielnie wyszedł z inicjatywą. To córka i tak znalazłaby sobie okazję do komunikacji. Także myślę, że tutaj córce nic nie zabierzemy, jeśli, jeśli pan faktycznie tutaj weźmie sprawy w swoje ręce, do czego gorąco zachęcam, bo my mamy coś takiego w sobie. Myślę, że wiele osób to ma, że gdzieś tam się troszeczkę wstydzimy. Ze szkoły wynosimy takie, takie przeświadczenie, że za błędy jesteśmy karani, że nie wolno nam tych błędów popełniać. Natomiast nie da się nauczyć języka bez popełniania błędów. Pamiętajmy o tym naprawdę. To jest niesamowicie ważne ważne, że to jest najnormalniejsza rzecz, to jest po prostu jeden z etapów, który musi się wydarzyć, żeby ta nauka była skuteczna. Mało tego, jeśli tych błędów, nawet jeśli te błędy są, to właśnie one pomagają nam zdać sobie sprawę, że można następnym razem powiedzieć coś lepiej, ładniej, ale nie ma takiej możliwości, że ktoś się uczy języka i od razu wszystko jest super poprawne. To jest wbrew naturze. Tak jak dziecko uczy się języka i popełnia sobie te błędy, ma do nich prawo, jeszcze nie jest skażone tym, tym karaniem za błędy i, i nie ma z tym problemu, to tutaj pamiętajmy właśnie, że, że my musimy też te, te nasze doświadczenia złe, jeśli takie posiadamy. Odrzucić na bok i po prostu dać sobie szansę, bo, bo błędy są najbardziej naturalną rzeczą, jaka może się pojawić w procesie uczenia się, i mamy do nich prawo, dajmy sobie do nich prawo, bo to jest niesamowicie ważne, a jednak widzę wciąż to słyszę, że, że my się boimy, wyręczamy przez to i, i przez to nie robimy postępu, tak? To jest błędne koło, bo zamiast iść i korzystać, wyręczać się kimś, kto zrobi to lepiej i szybciej. Przez co ja nie zrobię żadnego postępu. Także no, sprawa się zamyka i trzeba sobie. To uświadomić, że jednak musimy to robić bardzo, bardziej chętnie, jeśli chodzi o takie okazje do, do komunikacji. Tutaj pani Grażyna pisze: Obcokrajowcy bardzo chętnie pomagają, powtarzają, mówią wolniej, jeśli się ich poprosi. Dokładnie, dokładnie. Zakładam, że zrobilibyśmy podobnie, gdybyśmy słyszeli, widzieli, że ktoś że ktoś stara się mówić po polsku, a nie do końca mu wychodzi, no to tutaj raczej czapki z głów, że w ogóle próbuje, tak? Więc no, to jest ludzki odruch, także myślę, że, że tutaj śmiało możemy założyć, że obcokrajowcy nam pomogą, a osoby, które również uczyły się języka angielskiego, też znają tą drogę i nie, będzie się, nie będą się tutaj w żaden sposób negatywnie do nas odnosić. Także Pani grażyna bardzo dziękuję za, za ten komentarz. To jest, to jest bardzo ważne tutaj w całym tym procesie nauki, także no, cieszę się, że nam się tutaj taka dyskusja przy tym wyręczaniu wywiązała. Zdecydowanie zostawiamy to, to w tyle. To ja bym teraz poprosiła taką małą obietnicę, może tych osób, które, które faktycznie korzystają z pomocy, że jeśli tylko będzie możliwość, że teraz samodzielnie spróbują użyć języka. Mogę prosić? Czekam, czekam. Widzę, że ktoś pisze. Super. Pani Alicjo, będę trzymać kciuki. Pani Agnieszka spróbuje. Tak, cieszę się, pani Jolanta. Krzysztof, okej, okay, namówiłam, cieszę się. Dobrze, to ja będę bardzo trzymać kciuki. Naprawdę próbujcie, korzystajcie, bo, bo bez tego się nie da. To nie czekajmy, aż będziemy musieli oficjalnie wygłosić prezentację w pracy w języku angielskim. Pani Agnieszka obiecuje samodzielnie mówić, pani Marta, okej, okay, ale się cieszę. Dobrze, to mam dzisiaj, po dzisiejszym spotkaniu będę miała takie poczucie spełnionej misji, bo, bo widzę, że tutaj są takie postanowienia poprawy. Bo naprawdę nie, nie ma się czego bać, a, a kluczem jest tutaj to, żeby zanim przyjdzie nam faktycznie coś oficjalnie na forum przedstawić przed większą publiką, jeśli taka sytuacja może być, a może, to spróbujemy sobie tutaj mówić wcześniej, korzystać z okazji, z błędami, ale mówić. Dokładnie, te, te błędy znikną, ale musimy najpierw. Zacząć w ogóle się komunikować. To się tak nie dzieje, że z dnia na dzień mówimy i to mówimy od razu poprawnie. Także śmiało działajmy. Cieszę się ogromnie tutaj, że, że tyle deklaracji wpadło poprawy. Super. Dobrze. Co jeszcze? No właśnie, o, mój kolejny slajd, który w zasadzie już troszeczkę wyprzedziłam dzięki naszej. Naszej tutaj interakcji, nie skupiamy się tak na tej poprawności gramatycznej. Ja wiem, że dużo osób, zwłaszcza z dominującą inteligencją językową wręcz się nie odezwie, dopóki nie będzie 100%, dopóki nie będziemy 100% pewni, że ta wypowiedź jest poprawna, ale tutaj musimy troszeczkę wyluzować. Będąc na wakacjach, czasami możemy być w podrinku i dzięki temu będzie nam łatwiej mówić, co nie mówię tego oficjalnie, ale rzeczywiście troszeczkę tak jest, że wtedy nam się język troszeczkę rozwiązuje i będzie nam prościej, a w takich codziennych sytuacjach po prostu, tym bardziej na wakacjach, nie myślmy o gramatyce, po prostu poznawajmy ludzi. Dokładnie tak. Co jeszcze, już tak będąc na miejscu, możemy zrobić? To stwarzajmy, idąc dalej tym tropem stwarzania sobie sytuacji do, do mówienia, do komunikacji, zaczepmy kogoś, nawet na ulicy, dopytujmy o polecenia danego miejsca, o szczegóły dotyczące nie wiem, zależy, czym się interesujemy czy historia danego miejsca będzie nas interesować, czy po prostu to, jak gdzieś dotrzeć czy na pewno ta droga jest właściwa, tak? Rozmawiajmy z kelnerem o daniach, tak? Także to jest bardzo, bardzo istotne, żeby sobie świadomie te sytuacje, tak Pan Wojciech się tutaj ze mną zgadza, cieszę się bardzo. Także no, no, powiedzmy sobie szczerze, tak to faktycznie działa, więc jeśli mamy możliwości, to, to możemy spróbować. I rozmawiajmy tutaj właśnie, na przykład, tak jak wspomniałam, z kelnerem, z innymi osobami z obsługi. Oni na pewno chętnie się do nas odezwą, już nie wspominając o tym, że jeśli jedziemy gdzieś. Siedzieć przy basenie z drinkiem, możemy sobie w ogóle po prostu poznawać inne osoby. Już nie wspomnę dalej, uczymy się o innych kulturach i tak dalej, więc tu jest po prostu temat rzeka. No, tak jak mówiłam, wiele drzwi nam się tutaj e, otwiera. I teraz, jeśli jedziemy zwiedzać jakąś atrakcję. Zazwyczaj mamy do wyboru albo audio przewodniki, albo po prostu ludzi jako przewodników, i tutaj, jeśli czujemy się na siłach, skorzystajmy z przewodnika anglojęzycznego. Co za tym idzie? Ja nie mówię, żeby tutaj się skupiać, znowu, że musimy 100% zrozumieć tego, co on powie, ale pamiętajmy też, że żeby robić postęp, jeśli chodzi o uczenie się języka, to my też musimy sobie tą poprzeczkę podnosić. Nie chodzi o to, żebyśmy cały czas otaczali się, czy też osobami, czy też jakby poziomem języka, który zawsze zrozumiemy, który jest dla nas oczywisty, który, który po prostu wiemy, że sobie z tym poradzimy. Musimy tą poprzeczkę podnosić, wyżej, nawet kosztem tego. Że może nie idealnie wszystko zrozumiemy, to jest normalna rzecz. Czasami ktoś nawet mówi niewyraźnie, mówi też niewyraźnie po polsku, więc to też się zdarza. To nie jest tylko przypadłość języka angielskiego. Więc wybierzmy po prostu, czy to będzie audioprzewodnik, czy to będzie osoba anglojęzycznego przewodnika, i dzięki temu też mamy tutaj możliwości do, do wzbogacenia swojego języka, mówiąc, mówiąc wprost. Dobrze. I teraz tak. Co jest najważniejsze w ogóle, jeśli chodzi o naukę języka, nie tylko na wakacjach, tylko w ogóle, jeśli w ogóle podejmujemy się tego zadania, żeby się tego języka nauczyć? Pamiętajmy, że naszym podstawowym celem musi być komunikacja. Nie pisanie maili. Co też zresztą jest pewnym rodzajem komunikacji, nie czytanie SMS-ów, nie, nie wysłuchiwanie różnych rzeczy, ale kluczem jest komunikacja, bo jeśli będziemy potrafili się komunikować, to będziemy też w stanie napisać maila, będziemy w stanie odczytać SMS-a, będziemy w stanie zrozumieć to, co słyszymy w radiu na pewnym etapie. Oczywiście, więc za cel postawmy sobie komunikację, czyli aktywną produkcję, a nie bierne odbieranie języka, bo zrozumieć, będzie nam łatwiej, jeśli faktycznie już będziemy się w stanie komunikować. Tutaj jeszcze tylko przeczytam, pani Anna napisała komentarz. Nigdzie nie jadę, a chętnie słucham, jak to mówią górale do narciarzy: jak się nie przewrócisz, to się nie nauczysz. Dokładnie. Tak, no, żyjemy dzisiaj faktycznie w takim świecie, że niekoniecznie musimy wyjeżdżać, żeby żeby ten język sobie tutaj doszkalać i też jeszcze będę dzisiaj coś o tym mówić, ale to za chwileczkę. I Pan Wojciech pisze, że metoda małych kroków dokładnie. Wręcz jest to idealne odniesienie tutaj do, do nauki metodą Colina Rose, czyli uczymy się na platformie. Czy Pan Wojciech jakby mogła zapytać, czy jest Pan naszym kursantem, czy, czy, czy jeszcze nie, jakby mógł Pan napisać? Bo tutaj właśnie to, co pan pisze, jest bardzo spójne z tym. Tak, no właśnie, czyli pan Wojciech doskonale wie, bardzo się cieszę. Pan Wojciech doskonale wie, co, czym jest metoda małych kroków. Czyli mamy specjalną platformę internetową. O, 3.0, no to już w ogóle super, to już faktycznie wysoki poziom. Także tutaj musimy sobie zdać sprawę, że ucząc się na platformie mało, a często takimi małymi krokami, wystawiając się na ten język, mówiąc wprost, Wtedy, ten, wtedy po prostu uczymy się efektywniej, tak? Jeśli mamy możliwość uczenia się dłużej pewnie, że tak, ale jeśli realnie podchodzimy tutaj, wykonując inne obowiązki swoje w ciągu dnia, nawet poświęcając to 15, 20, 30 minut dziennie, już jesteśmy w stanie zrobić ogromne postępy. I wracając tutaj do, do naszej komunikacji, postawmy sobie tą komunikację jako cel. Z całą resztą sobie poradzimy, jeśli zaczniemy mówić tutaj, więc to jest niesamowicie istotne. No i to, o czym już dzisiaj mówiliśmy, a nieco nie było tak do końca chronologicznie w planach, to po po prostu nie boimy się błędów, tak? One są normalne, naturalne, więc już nie będę tutaj tego rozwodzić, bo mówiłam o tym wcześniej. I teraz jako osoby dorosłe zakładam, że jeśli wybieramy się na kurs języka angielskiego, to w większości będzie to nasza taka świadoma, dojrzała decyzja, to już nie te czasy, kiedy ktoś nam kazał to, coś robić. Chociaż motywacje potrafią być różne. Musimy wybrać sposób nauki, który sprawia nam frajdę. Dużo mówi się o tym, że że dzieci powinny uczyć się przez zabawę. Natomiast ja mówię bardzo otwarcie zawsze, że my jako dorośli też musimy mieć fan z tego, co robimy. Musi nam to sprawiać radość. To nie jest tak, że, że zapiszemy się na kurs dla dorosłych i będziemy ślęczeć z książką i, i wkuwać słówka na pamięć, czy, czy uczyć się reguł gramatycznych w jakiś bliżej nieokreślony sposób. Dlatego wybierzmy tutaj sposób nauki, który sprawia nam frajdę przyjemność, który widzimy, że dla nas będzie dopasowany i będzie po prostu nam. Przynosił dzięki temu korzyści, skutki, i będziemy mówić po angielsku, co tu dużo, nie ma się tu nad tym co więcej rozwodzić. Kolejnym punktem, który sobie tutaj wypisałam, jest nauka dopasowana do naszych indywidualnych predyspozycji. Obecni tutaj kursanci nasi wiedzą, że dopasowujemy sposób nauki do indywidualnych predyspozycji, czyli robimy sobie taki test, Nazywa się to test na inteligencję wielorakiej. Wychodzi zazwyczaj, że około dwa bądź trzy typy dominują w każdym naszym przypadku. A to jest nic innego jak to, co nam najbardziej pasuje ucząc się języka. Czyli wiemy, że są osoby, które lubią uczyć się w ruchu, wiemy, że są osoby, które, które będą większą uwagę zwracały na kolorowe grafiki, które wolą uczyć się przez piosenki. Więc każdy z nas jest inny, każdy z nas ma inne te predyspozycje. Weryfikując je sobie przed startem kursu, trenerzy dopasowują zajęcia, ćwiczenia podczas zajęć do tych typów inteligencji i dzięki temu uczymy się w naturalne dla nas, Sposób i przy okazji, to jest właśnie taki sposób, który jest bardzo angażujący, bardzo aktywny i potrafi nas po prostu tutaj przeprowadzić przez tą, przez tą naukę. Tutaj pani Marta pyta, czy jest sposób na utrwalanie i niezapominanie słówek? Um, czy pani już się uczyła języka, czy dopiero pani zaczyna? Proszę mi powiedzieć, gdzie pani jest, bo ale oczywiście takie sposoby są. Tak? Więc tutaj musimy po prostu um, kluczem do tego utrwalenia jest to, żebyśmy poznawali słówka w kontekście. Um, więc oczywiście na pewno zdarza nam się niejednokrotnie uczyć jakichś słówek tak po prostu z listy, um, ale one zostają. Um, tak, robieniem platformy, dzięki realizowaniu zajęć na platformie zapamiętujemy słowa, dokładnie, bo właśnie tam całość podana jest w kontekście, jest taka oprawa, jest serial w stopklatkach przedstawiony, kilkukrotnie się z nim zapoznajemy, najpierw w formie historii, później w formie, w formie koncertu, w formie takiej prezentacji, też powtarzamy tam na głos, to jest bardzo też ważne, żeby powtarzać na głos, żeby to nie było tylko takie czytanie i gdzieś tam powtarzanie w głowie, ja zawsze mówię, Mówię, że nie powtarzajmy takich rzeczy pod nosem, bo pod nosem się z nikim nie dogadamy. Więc musimy to robić bardzo tutaj w taki aktywny sposób, który pozwoli nam po prostu te słówka zapamiętać. Więc. Tak, we Wrocławiu w szkole na podwalu, super, to pozdrawiam serdecznie w takim razie, już na podwalu, już na Rybackiej w tym momencie, chyba, że jest Pani kursantką online w takim razie, więc wracając do tego zapamiętania słówek, tak, materiał w kontekście musi być przede wszystkim, warto sobie te słówka wypisywać, można też tworzyć fiszki, o których dzisiaj mówiłam, no zdecydowanie tutaj nasze zaangażowanie odgrywa kluczową rolę, czyli to nie może być taka lista, która po prostu gdzieś tam leży na biurko i ją przeczytamy, tylko musi być to coś, co aktywnie na przykład jedne osoby lub będą lubiły to przepisywać, inni zrobią sobie fiszki, można siebie też nagrać, odsłuchać te, te słówka, więc to są jest mnóstwo opcji, które tutaj możemy wykorzystać tak, żeby, żeby te słówka były z nami jak najczęściej i teraz pamiętajmy też o tym, że jeśli w tym tygodniu nauczyliśmy się jakichś słówek, pow, dzisiaj załóżmy, powtórzmy to jeszcze jutro, powtórzmy za trzy dni, Ta, ten element powtórki jest tutaj bardzo, bardzo ważny, że to nie było takie jednokrotne spotkanie, więc kontekst to jedno, ale też ta częstotliwość pojawiania się tego słowa w naszym otoczeniu. Twórzmy zdania samodzielnie. Najpierw możemy zacząć od tego, żeby wyszukać zdania. Nawet w słowniku są gotowe sformułowania, które pokazują, jak użyć danego słówka, bo tu możemy mówić o prostych słowach, możemy mówić o bardziej skomplikowanych. W kolejnym kroku możemy samodzielnie wypisywać zdania z tymi słówkami. Także opcji jest mnóstwo. Mam nadzieję, że tutaj uda się Pani skorzystać z któregoś sposobów, które właśnie wymieniłam. Jak utrwalać wiedzę po zakończeniu kursu? Powiem wprost, trzeba mówić, oczywiście nie wiem, czy już wcześniej pisałyśmy, na którym poziomie Pani jest, oczywiście też do, zależy, czy chce się Pani z nami tym podzielić tutaj na forum, natomiast po ukończeniu kursu mamy też, po ukończeniu naszych takich flagowych kursów, czyli załóżmy poziomu 3.0, a później next step, który jest dla naszych absolwentów tylko dostępny, możemy zapisać się na aktywny angielski, jest to kurs, który który pozwala już za pomocą tutaj ustalenia wcześniejszego z trenerem poprowadzić takie typowo konwersacyjne też zajęcia, już wtedy bez platformy, dlatego on jest tylko dostępny dla naszych absolwentów, że wtedy już mamy pewność, że taka osoba już posiada na tyle umiejętności, że rzeczywiście na takie same konwersacje może się tutaj zapisać i może z nich skorzystać. I tak naprawdę Pani Marto, te rzeczy, o których ja dzisiaj mówię, jak najbardziej można z nich skorzystać w takim kontekście domowym, też po prostu rzeczywiście do utrwalania wiedzy po ukończeniu kursu, tak, tak jak mówię, mogą to być właśnie też fiszki, może być słuchanie, może być Oglądanie różnych rzeczy. Ja będę mówić o totalnej imersji za chwileczkę, i to też myślę, że tutaj będzie dla Pani odpowiedź na Pani pytanie, tak? Czyli w kwestii, co robić jeszcze, żeby korzystać z tej wiedzy, którą zdobyliśmy na kursach. Także dajmy sobie jeszcze chwileczkę, ja za chwilkę do tego po prostu przejdę. Ok. Dobrze, wracam tutaj do, do, do mojego planu, czyli sposób, który sprawia nam frajdę i predyspozycje, które są po prostu uwzględnione w procesie nie, nauki. I, I wsparcie. Poza takim zwykłym, zwykłym, może niezwykłym wsparciem najbliższych nam osób, które nam będą dopingowały, będą kibicowały, chociaż mamy też kursantów, którzy robią niespodziankę najbliższymi, nie przyznają się, że są na kursie, to też jest zawsze jakaś motywacja, żeby w pewnym momencie zabłysnąć. To u nas zawsze jest wsparcie trenera językowego. Co to znaczy? Troszeczkę jak trener na siłowni, taka osoba nas motywuje, zachęca do nauki, przypomina o pracę na platformie, bo ma podgląd na, na tym na to, co się dzieje na platformie, jak pracujemy, na których odcinkach, czy jesteśmy we właściwym momencie. I dzięki temu. Trener językowy potrafi nas prowadzić tutaj za rękę przez cały kurs, co znaczy mniej więcej tyle, że nie jesteście Państwo jedynymi osobami, którym zależy na sukcesie kursu. To jest ogromny wyróżnik nasz na, na rynku, jeśli chodzi o, o, o inne szkoły, na przykład, że właśnie tutaj trener bardzo jest zaangażowany w ten proces, nie tylko tworzenia zajęć, nie tylko prowadzenia za rękę, ale właśnie takiego wspierania, dzięki czemu wspiera nas w osiąganiu tych sukcesów i tak jak już powiedziałam, nie jesteśmy wtedy jako kursanci jedynymi osobami, którym na sukcesie tego kursu zależy. Dobrze, widzę że tutaj Pani Edyta pisze, najwięcej słówek uczę się sprawdzaniem na bieżąco w translatorze słowniku online, gdy coś czytam lub słucham piosenek, newsy, ale to może mój typ uczenia się. Tak, oczywiście, jeśli tutaj ma Pani chęci i, i czas do takich rzeczy, to oczywiście jest to świetna sprawa. Dlatego te słówka zostaną, zostają zapamiętane, ponieważ uczy się ich Pani w kontekście, tak? Jak Pani sama napisała, one są albo w słówkach, w słówkach w piosenkach, chciałam powiedzieć. Albo w jakichś informacjach, wiadomościach. Także zdecydowanie to jest właśnie to, o czym mówimy, tak? Czyli ten kontekst, tak? I teraz, jeśli słówko jest zupełnie nowe, warto sobie taki przykład wypisać, też takiego zdania, umieścić gdzieś w miejscu widocznym dla nas. To jest bardzo, bardzo ważne. Jak wygląda praca na platformie? Pani Anno w bardzo usystematyzowany sposób, czyli platforma jest dostępna dla naszych kursantów po sesji zero, czyli w momencie, kiedy już rozpoczynamy kurs, a sesja zero jest takim wprowadzeniem, gdzie trener opowiada jeszcze o typach inteligencji, analizuje dokładnie nasz profil pod kątem tego, co musimy robić, żeby się uczyć efektywnie i wtedy pokazuje też jeszcze raz platformę i jak na niej pracować. Platforma jest skonstruowana w taki sposób, żeby oswoić nas z informacjami przed zajęciami. To jest niesamowicie istotne, że tu nie ma takiego elementu zaskoczenia, że przychodzi pani na zajęcia i. Dowiaduje się, że dzisiaj rozmawiamy o gotowaniu, a tutaj nie znamy na przykład elementów, które do tego służą jakieś wyposażenia w kuchni. Tylko właśnie takie rzeczy są wcześniej na platformie, dzięki czemu przychodzi pani na zajęcia w taki, z takim bagażem informacji, który pozwala po prostu aktywnie tej wiedzy używać. Czyli teoria i słówka są wcześniej. Uczymy się tego przechodząc przez kolejne kroki na platformie, dzięki czemu właśnie się osłuchujemy z tymi słówkami, powtarzamy je też na głos. Jedno słówko pojawia się kilkukrotnie, więc tu nie ma takiej możliwości, że tylko raz coś zobaczyliśmy. Na platformie poświęcamy, na platformie poświęcamy w ciągu tygodnia między dwie a cztery godziny, czyli dwie godziny jest takie absolutne minimum, żeby się w ogóle do tych zajęć przygotować, ale trener ma tutaj jeszcze taki bufor, może z, poprosić, żeby jeszcze konkretną część powtórzyć na przykład. Czy, czy po prostu powtórzyć jakiś materiał, który, który widzi, że wymaga takiego powtórzenia. Tak? Więc platforma jest tak skonstruowana: o tutaj pan Wojciech właśnie poleca. Czas jest potrzebny, więc właśnie te 20-30 minut dziennie, całościowo w tygodniu między 2 a 4 godziny i jedna godzina w tygodniu z trenerem. Dzięki temu na tej godzinie nie musimy tracić czasu na, na teorie, na opowiadanie o czasach. Oczywiście, jak ktoś zapyta, to na pewno na wszystko odpowiemy, ale tutaj dzięki tej tej platformie. Która na początku ma materiał w kontekście, później jest aktywacja, ćwiczenia, które sprawiają, że ta wiedza z nami zostaje na dłużej, i, i to po prostu nas przygotowuje do zajęć, dzięki czemu właśnie te zajęcia są w 100% poświęcone na komunikację. To jest niesamowicie istotne, y, dlatego właśnie, żeby, y, żeby te zajęcia mogły być tak aktywne, tak? bo gdyby tej platformy nie było, to gdzieś ta teoria musiałaby się pojawić, a tutaj w ten sposób y, odwracamy system i najpierw y, zaznajamiamy się z materiałem, a potem przechodzimy na zajęcia, żeby aktywnie z tego skorzystać. tak? Także Pan Wojciech sprawdził, już jest na poziomie 3.0, czyli to już jest poziom naprawdę zaawansowany, więc można tutaj, można tutaj samodzielnie sprawdzić, jak to działa, ale właśnie tak wygląda ta praca na platformie. Mała często, tak jak już wcześniej się nam tutaj pojawiło, metoda małych kroków, to jest bardzo, bardzo ważne. Dobrze, jeśli pojawią się jeszcze jakieś pytania, to proszę śmiało pisać, a ja sobie przejdę do... Totalnej imersji, bo to tak brzmi troszeczkę tajemniczo, co to takiego jest, brzmi bardzo poważnie. A jest to nic innego jak takie totalne otoczenie się językiem. Totalne zanurzenie, mówi się wprost. Jak są z nami nurkowie, to, to, to wiedzą też, czym jest, czym jest imersja. Więc o ile kiedyś w przeszłości imersja była możliwa tylko w przypadku wyjazdu do kraju anglojęzycznego, jeśli mówimy o języku angielskim oczywiście, bo może to dotyczyć każdego innego. To tylko wtedy było to możliwe, czyli wyjeżdżamy, otaczamy się językiem. Nie mamy możliwości za bardzo używać języka swojego ojczystego, więc siłą rzeczy na początku jest ciężko, ale uczymy się żyć w tym środowisku. Natomiast no, żyjąc w czasach, Cyfrowych, powiedziałabym wprost, nie pozostaje nam nic innego, jak wykorzystać te możliwości i troszkę pewną namiastkę tej imersji, tego zanurzenia stworzyć sobie tutaj wokół nas, bo bez wychodzenia z domu mamy dostępne takie narzędzia, o których kiedyś nam się zupełnie, zupełnie nie śniło i to jeszcze nie tak, nie tak dawno temu. Więc w praktyce. Co możemy zrobić, żeby sobie taką namiastkę tej imersji tutaj stworzyć? Oczywiście od naszego samozaparcia będzie wynikało, jak bardzo sobie tutaj te granice postawimy. O, pan Wojciech pisze tutaj bajki, filmy po angielsku. Zdecydowanie tak i na przykład dla osób początkujących bajki są, są świetnym takim początkiem. Albo horrory, gdzie nie ma za dużo dialogów, a również można, można się języka nauczyć. A w bajkach na przykład no, pojawiają się takie słowa niekoniecznie codziennego Может, кто типа... Wróżka, wróżka, ale dlaczego nie w zasadzie to na pewno też dla odświeżenia, tak? I tutaj plusem e, też się odniosę tutaj Panie Wojtku do pana wypowiedzi: jeśli chodzi o bajki, jest taka sprawa, że e, użyjmy tutaj takich klasycznych bajek, które są nam znane. E, dzięki czemu my wiemy, co tam się wydarzy. Nie ma takiej możliwości, że może sobie coś przypomnimy po prostu, ale znamy bajkę, znamy kontekst, znamy bohaterów, e, więc słuchając tego już nam jest o wiele prościej, bo nie, nie stresujemy się, czy zrozumiemy, tutaj jak mamy osoby początkujące, tylko po prostu korzystamy sobie i uczymy się, słyszymy jak ta bajka brzmi po angielsku, więc świetna sprawa, dziękuję Panie Wojtku za, za tą tutaj podpowiedź. Pani Edyta też sprawdziłam, skończyłam przy stopnie w 2017 roku, zatęskniłam za szybki angielski, bo to był mój krok milowy w nauce angielskiego. Pani Edyto, jest mi bardzo miło to czytać, cieszę się ogromnie, aż mi trochę brak Tutaj, że ja Państwa nie widzę, nie widzę twarzy, tylko widzę, widzę same komentarze. Cieszymy się ogromnie, zapraszamy z powrotem, jeśli dla samego kontaktu czy, czy kolejnych etapów nauki, zapraszamy serdecznie, z jakiego miasta może Pani jest, także proszę po prostu napisać i, i zapraszamy serdecznie na kolejny etap. Także można tutaj, jeśli trzy stopnie, to zakładam, że od 1,0 do 3,0, domyślam się, ale może, to, może zaczęła Pani od wyższego poziomu. Mamy jeszcze aktywny angielski, także śmiało proszę przyjść i, yy, i zrobimy jeszcze dla Pani to, co możemy, a na pewno na pewno jeszcze tutaj możliwości mamy w zanadrzu. Yy, pani Marta pisze. Oglądam bajki z wnuczkiem, ale nie mam z kim porozmawiać. No to pewnie za chwilę z wnuczkiem rzeczywiście. Tak nie wiem, ile wnuczek ma lat, ale pewnie za chwilkę będzie taka możliwość, także, yy, także no to tutaj również zapraszamy do nas, żeby towarzysza do rozmowy znaleźć. Także. Jest, jest taka możliwość. Kończyłam w Warszawie od 2014, teraz mieszkam w Toruniu. Pani Edyto, mamy opcję online. Od, od czasów pandemii tutaj wyszliśmy temu naprzeciw, więc jesteśmy dostępni również w formie online. Można z tego skorzystać, bądź po prostu też to no, wybrać tutaj najbliższą placówkę. Na stronie naszej są te placówki dostępne, można zobaczyć albo tak jak mówię, no, skorzystać z wersji tutaj kursu online. Super. Dobrze. OK, widzę, że jeszcze cały czas jakieś komentarze tutaj się pojawiają. Będę czekać i w trakcie postaram się odpowiedzieć. No to co zrobić, żeby skorzystać z języka? Jeśli mówimy o tej imersji naszej magicznej, czyli o tym zanurzaniu w języku, rozpocznijmy od prostych rzeczy. Zmieniamy język w telefonie, w mediach społecznościowych. W Torunii jest placówka, tak? Właśnie, ja się tak troszeczkę zastanawiałam przez chwilę, czy, bo nie pamiętałam, czy w Toruniu mamy placówkę. Dziękuję pani Bogu miło za podpowiedź. Więc. Fajnie, fajnie, że tutaj dzisiaj jesteśmy i można sobie tutaj przy okazji znaleźć, gdzie jest najbliżej. Także pani, pani Edyta, może nie wiedziała jeszcze, że jesteśmy, a teraz już widzimy. Także dziękuję za, za podpowiedź w takim kładzie. Super. Także nic, tylko się zgłosić i zobaczyć, co jeszcze tutaj, jaki postęp można wykonać. Cieszę się bardzo. Okej, okay, wracam do, do wskazówek. Zmiana języka w telefonie oraz w mediach społecznościowych. Część rzeczy używamy automatycznie, jeśli w ogóle korzystamy z mediów społecznościowych, Facebook, Instagram, klikamy czasami tak po prostu, bo wiemy, że w danym miejscu pojawia nam się dany przycisk, dana funkcja. A tutaj fajnie by było zobaczyć, jak ta funkcja, jak nazwa tej funkcji wygląda brzmi po angielsku. Czasami są to rzeczy proste, czasami coś nas może zaskoczyć. Zachęcam, żeby wypróbować to w zależności od też poziomu, na jakim jesteśmy. Można dzisiaj już też z łatwością dołączać tutaj, na przykład jak pani Marta wspomniała, że nie ma z kim porozmawiać, do grup zainteresowań, tak? czyli wyszukujemy sobie, jeśli ktoś się interesuje, na przykład. Roślinami czy, czy zwierzątkami jakimiś, tak, więc szukamy sobie tutaj grupy wsparcia na, na Facebooku, tam wymieniamy się komentarzami. Możemy też faktycznie na jakaś relacja się tam może nawiązać, taka, która pozwoli nam porozmawiać. Więc takie grupy zainteresowań są o tyle istotne, że faktycznie czytamy tam treści, które nas po prostu, jak sama nazwa wskazuje, interesują, tak? Czyli nie, nie wyszukujemy sobie grupy, która totalnie jest dla nas obca, a żeby po prostu robić postęp, musi być to, muszą być to. Treści, które są dla nas przystępne i ciekawe. Netflix ma też fantastyczną, prostą opcję, czyli napisy po angielsku. Jeśli oglądamy jakiś film czy serial anglojęzyczny, a nie czujemy się jeszcze na siłach, żeby oglądać go zupełnie bez napisów, bo zakładam, że taki jest nasz cel, włączmy sobie napisy, ale nie po polsku, tylko po angielsku. Bardzo ważna sprawa, czego nie wysłyszymy, to doczytamy i dzięki temu kolejnym razem będzie nam prościej zrozumieć, jak to dane słówko się wy. Mawie, jak ono brzmi, bo przecież też czasami no, w różnych kontekstach ono może brzmieć delikatnie inaczej. Korzystajmy z takich opcji i tak jak już wcześniej przy okazji bajek wspomnieliśmy, to może być też film czy serial, który już znamy, a oglądamy go ponownie, ale w oryginalnej tutaj wersji językowej. Dzięki czemu też już odchodzi nam element takiego powiedzmy zaskoczenia, czy jakby zdania sobie sprawy, na czym polega wątek, o co chodzi. Tylko po prostu słuchamy i chłoniemy ten język, więc zachęcam, żeby, żeby sobie, jeśli ktoś nie przetestował, to, to, to koniecznie. Więc tutaj pytanie w takim razie, czy oglądacie filmy, seriale z napisami angielskimi w takim układzie? Albo ktoś, jeśli ktoś ogląda już bez, to proszę też napisać. Napiszcie proszę, jak to u Was wygląda teraz. Okej, okay, widzę komentarze. Z napisami, ale angielskimi, tak, Pani Agnieszko? Okej, okay, czekam. Ale nam się tutaj dzisiaj dużo rzeczy, przez to y, faktycznie, y, bo mówiłam o 40 minutach, już mamy blisko 50, ale bardzo się cieszę, ja tu jestem dla Was, także y, cieszę się, że tyle tematów takich dodatkowych nam wypłynęło, które możemy sobie mówić. Oglądam seriale z napisami po angielsku, świetnie, super, cieszę się, że są już osoby, które faktycznie y, z tego po polsku, z angielskimi napisami, o, też dobra opcja, rzeczywiście, fajnie. Bez napisów oraz z napisami. Pewnie zależy, jaki mamy dzień. Po angielsku, ale z polskimi napisami. Tu Pani Edyto, proszę spróbować teraz z angielskimi napisami. Albo tak jak mówiłam wcześniej, obejrzeć coś, co już jakby czego treść pani zna. To jest bardzo ważne, bo z polskimi napisami problem polega troszeczkę na tym, że nas, nasz mózg działa w ten sposób, że jeśli Mamy, jest film, który jest odtwarzany i widzimy niżej napisy. My je będziemy czytać, że tak powiem, automatycznie. Żeby to sprawdzić, wystarczy sobie włączyć polski film z polskimi napisami, chociaż kompletnie tego nie potrzebujemy. Będziemy patrzeć na te napisy. Zachęcam, żeby przetestować. A tutaj, właśnie, żeby uruchomić ten proces przyswajania wiedzy, przyswajania angielskiego, trzeba sobie włączyć napisy, ale angielskie. Jeśli na przykład jeszcze się nie czujemy komfortowo, żeby oglądać zupełnie bez napisów, tym sposobem sobie na pewno krzywdy nie zrobimy. My, a dużo ciekawostek można wyciągnąć, jak to jest napisane, jak to jest wypowiedziane, więc zachęcam tutaj pani Edytów. Oglądam chyba z raz Przyjaciół z napisami angielskimi. Tak, mój ukochany serial. Cieszę się, że to dzisiaj tutaj wypłynęło, bo już nie chciałam. Ja wszędzie zawsze mówię o przyjaciołach, więc dzisiaj dziękuję, że nie musiałam tego pierwsza mówić. Tak, i powiem szczerze, że ja też tak robiłam. No nie, nie było na początku dostępu do, do wersji oryginalnej, więc znałam serial po polsku. Później dotarłam do wersji anglojęzycznej, więc rzeczywiście też oglądałam to niejednokrotnie z, po angielsku i... i to jest na tyle serial kultowy, że jak ktoś lubi ten, ten temat, to po prostu tam jest wesoło, nawet jak już wiemy, co się wydarzy, to i tak jest śmiesznie. Także rzeczywiście tutaj fajnie, że cieszę się, że pani Lidia też, też ten sposób sprawdziła. Więc jak coś, jak mamy taki serial, który lubimy, obejrzyjmy go po angielsku. Zdecydowanie tak. Także pani Edyto, trzymam kciuki, żeby obejrzeć go po angielsku z angielskimi napisami. Go w sensie serial czy, czy, czy film, po prostu. Także. Pani Elżbieta po angielsku, ale z angielskim napisami. Dobrze, cieszę się ogromnie, że tutaj mamy tylu pilnych kursantów i jeszcze nie kursantów, cieszę się ogromnie. No i wiadomości ze świata, to już też dzisiaj padło gdzieś w komentarzach, jeśli zaznajmiamy się z tym, co się dzieje na świecie, czytajmy też po angielsku na ogólnodostępnych, czy na BBC, czy na CNN, Pani Edyta obiecuje super, cieszę się, będę trzymać mocno kciuki. Także słuchajmy, czytajmy po angielsku, tak żeby po prostu też korzystać z tego jeśli ktoś lubi uczyć się przez piosenki, zapraszam do tam, na taką stronę lyrics training, tam jeśli nawet wpiszemy dosłownie to, co jest tutaj na slajdzie .com, bez spacji oczywiście wejdziemy na stronę, która tylko że teraz nie wchodzi się nie rozpraszać także jest to strona, która udostępnia coś w rodzaju karaoka, ale z brakującymi słowami jest czas, żeby wypełnić to słowo, które usłyszymy więc świetna sprawa, żeby się tym pobawić, żeby pobawić się językiem, przy okazji zobaczyć o czym oni tam właściwie śpiewają, bo język śpiewany brzmi jednak troszkę inaczej niż mówiony. Także warto sobie tutaj takich atrakcji też dostarczyć. Wspomniano już wcześniej, podcasty są też bardzo, bardzo ciekawe, jeśli chodzi o to otaczanie się językiem. TED Talks, kopalnia wiedzy, oprócz angielskiego merytoryczne, różne treści, które wzbogacają po prostu naszą wiedzę o świecie. Ale co jest ogromnie, ogromnie ważne, to żeby te wszystkie powyższe rzeczy, typu właśnie podcasty, typu newsy, typu filmy czy seriale, jeśli zaznajomimy się z jedną z tych treści, streśćmy to, skomentujmy, czy nam się podobało, czy nie i dlaczego, tak, to jest bardzo, bardzo istotne, żeby po prostu. Wykorzystać ten język w praktyce, tak? Czy nie tak tylko pomyślimy sobie, czy nam się to podobało, czy nie? Nie, koniecznie powiedzmy to na głos, opowiedzmy to komuś, jak nie mamy możliwości, opowiedzmy to sobie, można się też nagrać i odsłuchać. Świetna praktyka, jeśli chodzi o uczenie się języka i po prostu korzystajmy, tak. No i oczywiście wspomniany już wcześniej towarzysz do rozmowy, tutaj jest mile widziany, bo zawsze dobrze jest tutaj do kogoś się odezwać. Dobrze. To teraz tak, bardzo proszę, żebyście Państwo napisali, którą z tych wymienionych dzisiaj wskazówek zastosujecie od razu? Oprócz tu już mamy te obietnice, jedne i drugie, ale która z tych wskazówek może gdzieś utkwiła w pamięci na tyle, że, że jesteście gotowi, żeby zastosować ją od razu w praktyce. Czekam na komentarze, bo już widzę, że się za chwileczkę pojawią. Fiszki, super. Cieszę się, bo tak się zastanawiałam, czy te fiszki jeszcze tutaj um, mogą się przydać. Nie Niebawem wyjeżdżam do Londynu w i także pewnie większość. Ekstra, czyli ta taka totalna imersja będzie super. Napisy, pani Emilia. Będę rozmawiać z synem, tylko po angielsku, ale pięknie. Obejrzy filmy, filmy z napisami. E, filmy znowu, fiszki. Właśnie kupiłem tysiąc fiszek. Ekstra. Ale tutaj mamy postanowienia wspaniałe, ale się cieszę. No to dzisiaj naprawdę będę miała uczucie. Ja praktykuję na wyjazdach w Holandii, super. Zmieni język w telefonie, ekstra. Ale się cieszę, naprawdę. Ogromna radość tutaj dla mnie, jak widzę, ile osób z tego skorzysta. Obejrzę dziś po raz enty. Cudowne piosenki, wiadomości w języku angielskim. Tak, można w radio też odtwarzać na przykład, można czytać można słuchać, nie? więc to jest też istotne. Co jeszcze? Widzę, że tutaj osoby piszą. Lyrics Training też będzie dla mnie dobry. Super, warto sobie przetestować, tak? Testujmy, co nam pasuje. Ja dopiero zaczynam w lipcu, więc jeszcze nie dam rady porozumieć, ale tylko będę mógł, będę rozmawiał ze znajomymi po angielsku. Super, Panie Tomku, będę trzymać mocno kciuki, ale czas nam leci. Dobrze. Okej, okay, są komentarze. Nagrywanie siebie na interesujące mnie tematy, odsłuchiwanie słówka, których nie znam. Ekstra, bardzo, bardzo się cieszę, że tyle tutaj inspiracji dzisiaj. Da Pan radę. Widzi Pan, Panie Tomku, tutaj mamy grupę wsparcia. Pan, pan Wojtek tutaj Pana dopinguje, ja również. Wykorzystam materiały, które mam w domu, Netflix, napisami, podcasty, nagrywanie siebie, ale się cieszę. Super. Ogromna radość, także cieszę się, że tyle osób tutaj, tyle inspiracji zaczerpnęło. Super. Proszę pisać, jak, jak pojawią się jeszcze jakieś spostrzeżenia. Podsumowując, wiemy już, jak wykorzystać ostatnie chwile przed wyjazdem na naukę angielskiego co zrobić, żeby na tym wyjeździe skorzystać i przede wszystkim nie zasłaniać się nikim i wiemy, czym jest ta magiczna imersja. I teraz właśnie dla osób, które za chwilę wyjeżdżają, na przykład Panie Tomku, proszę to rozważyć, gdybyśmy faktycznie, mamy w zanadrzu wyjazd, chcemy zrozumieć, co mówi do nas obsługa na lotnisku, w hotelu, w kawiarni, co możemy zrobić jeszcze więcej dla siebie, żeby ten wyjazd był dla nas Bardziej komfortowy. No, dzisiaj jest to już możliwe o, dzięki wspomnianej już przeze mnie wcześniej metodzie, Colina Rose, która skupia się przede wszystkim na komunikacji. Dzięki platformie przechodzimy właśnie na zajęcia, tak jak mówiłam wcześniej, już przygotowanie, dzięki czemu możemy korzystać, możemy aktywnie używać języka. Są wykorzystane wtedy nasze predyspozycje i oczywiście. No, tutaj wspiera nasz trener przez cały proces nauki, to jest niesamowicie ważne, czyli pamiętajmy, że ta komunikacja jest tutaj kluczowa, a dzięki metodzie Colina Rose, dopasowanej do naszych indywidualnych predyspozycji jest to już dzisiaj możliwe, także kto już tutaj mamy naszych kursantów, którzy to potwierdzają, kto jeszcze nie jest, to zapraszamy, bo mamy tutaj takie specjalne opcje wakacyjne, z których warto skorzystać już zaraz, czyli taką ostatnią, pierwszą, powiedzmy, jak to się mówi, pierwsza pomoc, ale tutaj powiedziałabym ostatnia pomoc przedwakacyjna. Co możemy zrobić, żeby jeszcze te nasze wakacyjne wyjazdy uratować? Mamy dostępne w naszej ofercie. Kurs, który nazywa się Rozgadać się w wakacje po angielsku. Jak sama nazwa wskazuje, są to tematy stricte wakacyjne, ale oczywiście w pełni zgodne z metodą Colina Rose prowadzoną przez naszych trenerów. Można w grupie, można indywidualnie, może być to stacjonarnie bądź online. Poziom oczywiście jest dobierany do naszych aktualnych umiejętności i jest to 8 spotkań, i można to zrobić na dwa różne sposoby: albo spotykamy się raz w tygodniu przez dwa miesiące, albo dwa razy w tygodniu przez miesiąc tak, także bardzo intensywnych 8 spotkań, typowo kursy wakacyjne, więc jeśli ktoś chce jeszcze się uratować przed wakacjami, to trzeba się koniecznie zapisać, bo zdążymy to zrobić dosłownie. Yy, przez, yy, przez miesiąc. tak? Także tutaj jest jeszcze dla nas szansa. I co jest bardzo wyjątkowe w tym roku, to to, że kurs Rozgadaj się w wakacje zawsze był dostępny tylko dla naszych obecnych kursantów, a w tym roku wyjątkowo jest dostępny dla wszystkich. Także jeśli ktoś jeszcze nie miał do czynienia z metodą Colina Rose i chce zobaczyć, jak to wygląda, zasmakować, to zapraszamy na taki kurs. Osiem spotkań z trenerem, i dzięki temu, oczywiście, też są materiały udostępniane wcześniej, z którymi zapoznajemy się, tak, żeby na zajęciach móc aktywnie z tego języka korzystać. I co, jakie są opcje? Tak jak wspomniałam wcześniej, w każdym z przypadków jest to osiem spotkań w grupie bądź indywidualnie. Tutaj powinniście Państwo teraz widzieć ceny, czyli w przypadku Spotkań w grupie. Jest to cena 999 zł, a w przypadku spotkań indywidualnych 1599 zł. Proszę zobaczyć, że w, gór, w górnym pasku pojawił się taki przycisk, którym można nacisnąć i tam zapisać się nawet, nawet najpierw na takie spotkanie, który, na którym opowiemy jeszcze więcej o, o kursach, i faktycznie można się potem spokojnie zdecydować i uratować swój angielski tuż przed. Przepraszam, tuż przed wyjazdem. I druga opcja. Którą mamy tutaj dostępną, to kursy, szyb, kursy szybkiego angielskiego coś za coś. Co to znaczy coś za coś? Płacimy mniej, ale uczymy się więcej. Czyli są to nasze flagowe kursy, oczywiście na wszystkich poziomach za, zaawansowania, ale w formie przyspieszonej, w formie trzymiesięcznej. tak? Wtedy spotykamy się dwa razy w tygodniu zamiast raz, pracy jest więcej, ale mamy wakacje, mamy więcej czasu, więc możemy z tego tutaj śmiało skorzystać. Kurs indywidualny jest przeceniony już już, bo jest przeceniony o 20%, więc z takiej opcji warto tutaj skorzystać, tak żeby po prostu ten czas wakacyjny, kiedy niejednokrotnie mamy troszkę więcej możliwości spożytkować właśnie na, na naukę języka angielskiego. Jeśli chodzi o, o grupy, to tutaj może, jeśli taka tutaj powiedzmy na przykład grupa chce iść razem na kolejny poziom, to też możemy w tej formie to udostępnić, także jest też taka możliwość. 3 miesiące tak, czyli te kursy są 3 miesięczne, wtedy poświęcamy więcej czasu, ale szybciej mamy efekty, bo tutaj mamy napisane, że trzy miesiące i rozmawiasz, ale powiedziałabym śmiało, że już e, wcześniej zaczynamy mówić, bo, bo nie czekamy tych magicznych trzech miesięcy. Czy rozgadaj się w wakacji są na różnych poziomach zaawansowania? Tak, oczywiście, tak tutaj do, dobieramy ten poziom do, do naszego aktualnego stanu, więc e, za pomocą rozmowy z metodykiem bądź, bądź testu, i weryfikujemy sobie, jaki poziom jest tutaj e, dla Pani odpowiedni jak najbardziej tak, oczywiście jest taka możliwość. Można sobie tutaj kliknąć, więcej zobaczyć, zapisać się tak, żeby dostać więcej informacji na ten temat, więc zapraszam gorąco, żeby z tego skorzystać, bo mamy tylko dwie opcje, tak? możemy zacząć działać już teraz i, i podjąć kroki, które przybliżają nas do wzbogacenia swoich umiejętności językowych, Albo możemy dalej czekać, tak? Także nie czekajmy, działajmy. Po prostu przejdźmy z, na razie z takiego odbierania do faktycznego działania. Halo, halo. Czy ktoś tu jeszcze jest? Coś nam tutaj zaszwankowało internetowo. Nie mam pojęcia dlaczego, ale widzę, że jeszcze 20 osób jest, ale fajnie, że ktoś jeszcze poczekał tutaj na mnie. Cieszę się ogromnie. Przepraszam bardzo. Nie mam pojęcia, co się stało, ale tak to troszeczkę. Tak, to troszeczkę czasami bywa, ale dobra wiadomość jest taka, że w zasadzie yy, myślę, że z całą pewnością wiem, że powiedziałam tutaj o wszystkim, także śmiało możemy zapisywać się na kurs, jeśli ktoś ma taką chęć i, i możliwość jeszcze, także cieszę się ogromnie, że tak licznie Państwo tutaj byliście dzisiaj z nami, że pojawiły się takie super pytania i komentarze, także jest mi bardzo miło i tak jak wspomniałam już wcześniej, cieszy mnie, że tyle pojawiło się takich postanowień poprawy językowej, także będę trzymać mocno kciuki za Zapraszamy gorąco na nasze kursy. Dziękuję za, dla tych badań wytrwalszych, którzy wciąż tutaj jeszcze są. Także trzymam mocno kciuki. Za postępy językowe. Zapraszam i na rozgadania. Tutaj taki kurs, ostatnia pomoc przed wyjazdem, jak i na kursy przyspieszone, coś za coś. Życzę wszystkim pięknych, wspaniałych słonecznych wakacji. Także uczcie się pilnie i do zobaczenia w placówkach Szybki Angielski. Pozdrawiam serdecznie i dziękuję za Waszą obecność. Przepraszam za problem tutaj internetowy. Do zobaczenia!